Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam, pokażę Wam album dla małego dżentelmena, który dopiero co przyszedł na świat. Dobra, najpierw pokażę Wam kilka rzeczy. Są to rzeczy, które wykorzystałam do stworzenia tego albumu. Nie mówię Wam, bo chcę się pochwalić tymi rzeczami, ale pewne rzeczy chcę Wam pokazać, że możecie wykorzystać takie pomysły po prostu. Kolekcja, której użyłam, to jest Fabryka Dekoru z Candy Baby Boy. Użyłam półtorej kolekcji. Kolekcja ma 10 arkuszy, ja zużyłam 15. Przy czym, gdybym nie oklejała mat, mogłabym wykorzystać mniej. Ale do zrobienia okładki wykorzystałam dwie rzeczy. Jest to taki materiał, który był dostępny swego czasu w Akcjonie, ale ja ten materiał kupiłam pod namiotem. Na wakacjach pod namiotem, w niedaleko miejscowości, w której mieszkam, w miejscowości nadmorskiej, jest wakacyjny, no ostrzy, jest wakacyjny taki tymczasowy namiot, gdzie można dostać mydło i powidło, dosłownie wszystko. I między innymi w tym roku pojawiło się parę rzeczy akcjonowych, między innymi tego typu materiały. Ja kupiłam sobie praktycznie wszystkie, które były dostępne. Jeden właśnie z takich materiałów wykorzystałam do stworzenia okładki. I do stworzenia okładki wykorzystałam taką gąbkę. To jest gąbka, którą są okładane owoce w różnych supermarketach, między innymi winogrona. Wzięłam, poprosiłam panią ze sklepu i tak to wyrzucają, a ta gąbeczka jest na tyle cieniutka, o zobaczcie. Ona jest na tyle cieniutka, że świetnie się sprawdza właśnie na okładkę różnych prac, głównie albumów, aby ta okładka była mięciutka. I teraz pokażę Wam albumik. Jak już mówiłam, jest obłożony właśnie tym materiałem. Wykorzystałam także guziczki i wstążkę. Guziczki mamy także na grzbiecie i mamy z tyłu. Wygląda jak takie fajne pikowanie. Tylko moja pieczątka, napis. Zawiązywany jest na wstążkę. Bindowanie jest stack the deck, ale jest ono przymocowane na luźno. Moment, otworzę. O. On jest przymocowany na luźno do okładki. Osobno jest ten cały system z bindowaniem i on jest na luźno przymocowany do okładki, tak żeby ten album się dość luźno otwierał i do końca się otwierał. Album ma 4 karty, ale pomieszczą się zdjęcia z całego roku życia tego młodego dżentelmena, który się właśnie pojawił na świecie. Dobra, zaglądamy do środka. Mamy tak, dwie maty, raczej dwie klapki. Ozdób nie jest dużo. Ozdób nie jest dużo. Album pomieści zdjęcia formatu 10x15 i większe, a także i mniejsze. Tutaj mamy ramkę. Moment, coś wezmę. O, tu mamy ramkę, można spokojnie wsunąć zdjęcie. Ostatnio spodobały mi się ramki w albumach, albo na pierwszej stronie, albo na stronie okładkowej. Każda strona jest kieszenią, w kieszeni są maty oklejone tylko z jednej strony. Jak gdybym nie oklejała tych mat, czy części mat, tego papieru poszłoby zupełnie mniej, dużo mniej by poszło. I teraz tak, następna strona. Mamy kieszeń, w kieszeni jest kolejna mata, oklejona tylko z jednej strony, elementy ozdobne, otwieramy i tutaj mamy pierwszy i drugi miesiąc. Następna strona, dwie klapeczki, tutaj ozdobione tylko na brzegach i te klapeczki pomieszczą zdjęcia formatu, i tych już tutaj nie oklejałam, one pomieszczą zdjęcia połowy formatu 10x15 i tutaj mamy kolejne dwa miesiące. Można wkleić duże zdjęcia, można wkleić mniejsze zdjęcia. To kwestia tego, co będą sobie życzyli rodzice. Dlatego to już pozostawiałam im swobodę. Dobra, i teraz tak, otwieramy wskazóweczkę, otwieramy klapkę i tu mamy kolejne miejsce na zdjęcia. I podobnie jest na dole. I tutaj też. Te klapki pomieszczą zdjęcia formatu 10x15. Otwieramy następne dwa miesiące. Tutaj tak, odwiązujemy wstążeczkę bawełnianą, piękną wstążeczkę niebieską i mamy tak klapkę na połowę formatu 10x15, a tutaj klapka formatu 10x15 w ten sposób i otwieramy na kolejne
2 miesiące miejsce na zdjęcia. Od razu zawiążę, bo jak tylko skończę nagrywać, album będzie wyjeżdżał, więc wiecie. Mogę potem nie zapomnieć, że trzeba zawiązać. Następna strona, mały mini wodospadzik na połowę formatu 10x15. O. Otwieramy i też miejsce na kolejne 2 miesiące. Tutaj mamy tak kieszeń. W kieszeni mamy 3 maty na zdjęcia. Maty formatu 13x18 i 9x13 bodajże. I tutaj mamy tak klapkę do góry. Też na 10x15 pomieści zdjęcia. I możemy to zamknąć. A tutaj po otworzeniu całości kolejne 2 miesiące. I ostatnie wodospad na trochę zdjęć. Na trochę zdjęć wodospad. Na końcu jest książeczka. I tutaj związanie na ćwiek i sznurek. Na końcu zawieszka taka ze stópkami. No, pokażcie się. Taka malutka zawieszka ze stópkami. Otwieramy klapkę. I też kolejna taka większa kieszeń. Tutaj o. Większa kieszeń, która pomieści dodatkowe zdjęcia i też maty na zdjęcia 10x15. To bodajże jest książeczka na zdjęcia 13x18 lub innego formatu. Tak się prezentuje album. Prosty, w jasnych kolorach dla małego chłopczyka. Myślę, że rodzicom się spodoba i Wam też myślę, że się spodobało. To tyle. Dziękuję Wam za uwagę. I widzimy się w kolejnym moim projekcie. Do zobaczenia. Cześć.